Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę. Nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej. Hurra! Nazywam się Jakub Popielamczyk, jestem uczniem klasy trzeciej. Skończyłem właśnie pisać maturę z języka polskiego, która nie była zbyt trudna. Praca z tekstem dotyczyła historii encyklopedii, co myślę, że nie sprawiło moim kolegom nie większych problemów. Zaś praca pisemna dotyczyła jeden temat był odnośnie dziadów Adama Mickiewicza, zaś drugi temat z pozytywizmu dotyczył postaw bohaterek wobec życia, postaw Joanny Podborskiej i Izabeli Łęckiej w powieściach z tamtego okresu. Katarzyna Biel, jestem absolwentką pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrołęce. Ja nazywam się Justyna Pisko. Ogólnie nie było takie nawet trudne, tylko czytanie z zrozumieniem strasznie było takie głupie, nie? Ja przewidziałam nawet jedną lekturę Ludzie bezdomni, więc się lepiej przygotowałam. Czytanie było właśnie średnie, ale wypracowanie dosyć łatwe. Znaczy oczywiście drugi temat, bo pierwszy to też był taki z dziadów. A dziady to ciężka lektura, no więc był dosyć ciężki, to nawet nie przeczytałam do końca, od razu wzięłam się za drugi temat. Nazywam się Karolina. Jestem Karol. Jesteśmy z pierwszego ELO. Uważamy, że matura była dosyć prosta, spodziewaliśmy się czegoś trudniejszego. No szczerze liczyłem na coś takiego w tym stylu. Nie, tematy podeszły są. Myślę, że będzie dobrze. Dobre wyniki. Liczymy, że w czerwcu będzie dobrze. Nazywam się Olga Bednarczyk, jestem absolwentką drugiego ELO w Ostrołęce. Przed chwilą wyszłam z matury z języka polskiego. Jak dla mnie była dosyć łatwa, spodziewałam się, że będzie lalka, była lalka. Pisałam temat z lalki i z ludzi bezdomnych. Drugim tematem było coś z dziadów, części trzeciej. Ja uznałam, że lalka będzie łatwiejsza i było okej. Okay. Mój kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Puchną oczy w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra! Nazywam się Konrad Kuczyński z zespołu szkół zawodowych nr 4 imienia Adama Chętnika w Ostrołęce. Dzisiaj była pierwsza część, początek maratonu naszego maturzystów, matury 2012 i zaczęliśmy językiem polskim. Strasznie może nie było, jednakże, no... Delikatny stresik musiał być, ale mam nadzieję, że wszystkim dobrze poszło, tak samo jak mnie. Jestem Michał Makowski, chodzę do zespołu szkół zawodowych nr 4. No i matura trochę była trudna. Jeśli ktoś umiał te tematy, to fajnie było. Trochę stresu było, ale jakoś poszło. Witam, jestem Ewelina. Chodzę do zespołu szkół zawodowych nr 4. Dzisiejsza matura trochę mnie zaskoczyła. Nie byłam przygotowana na lalkę, liczyłam bardziej na współczesność, no ale jakoś poszło. Cześć, jestem Ania, chodzę do zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Przed chwilą wyszłam z matury z języka polskiego. Pierwsze pytanie, czy była trudna, czy łatwa? Wydaje mi się, że była dosyć prosta. Lektury nie były takie złe, oczywiście wszystkie przerabiane, więc żadnego problemu nie było. A jakie będą wyniki, to zobaczymy w czerwcu. Józef Marcin się nazywam, do trzeciego liceum ogólnokształcącego uczęszczałem, słabo mi matura poszła i to chyba by było na tyle. Zaskoczony tematami? Tak. Bardzo? Bardzo zaskoczony. A który wybraliście? Drugi. Drugi też. Wojtek Kowczarski też tutaj, tą szkołę skończyłem, trzecie liceum. A matura jak mi poszła, zobaczymy. No myślałem, że będzie łatwiejsza. Takie dokładnie. Próbne, które... Tak. Bez porównania do próbnej w ogóle ta ostateczna matura. Tutaj z trzeciego ELO jestem, mam na imię Ada. Bardzo dobrze, no wypracowanie to można powiedzieć, że było banalne. Także wszystko jest okej, w porządku. Naprawdę bardzo się cieszę. Nazywam się Natalia Dworak, chodziłam do trzeciego ELO w Ostrołęce. W tym roku pisałam maturę, teraz właśnie wyszliśmy z egzaminu z języka polskiego. No mogę powiedzieć, że
Gdy wszyscy zobaczyliśmy pierwszy temat, to był wielki szok, wielki szum na całej sali, no ale drugi temat okazał się całkiem prosty, więc każdy z nich rozmawiałam, jednak wybrał ten drugi temat. Była to lalka i ludzie bezdomni, no całkiem względny, że tak powiem. Ludzie zaczęli wychodzić już około pół godziny przed zakończeniem czasu, więc wydaje mi się, że jednak wszyscy wyszliśmy zadowolonymi minami. Teraz idziemy jakoś poświętować, no i w przyszłym tygodniu kolejne matury.